kiedy się przesuwał do przodu, żeby wejść w wiraż w jakiś pewny sposób, wtedy się przesuwał. Natomiast dzisiaj, tak jak patrzę na tych zwolnionych ujęciach na jego jazdę, no bardzo ciężko jedziesz czwarty. Ciężko bardzo jechać czwarty, kiedy dostajesz dwa szprica i po prostu myślisz przejechać trochę szerzej, a tam znowu ktoś jedzie z przodu i dostajesz kolejną tak. Jest remis. No remis, 18-18. Zobacz, jak Tarnowianie jadą równiutko, kiedy popatrzymy na ich zestawienie. Zobacz, Martin Waculik, 2 trójki. Greg Hancock, 2 trójki. Krzysztof Buczkowski, 2-0. Artem Łaguta, 2-1. No, Artem dzisiaj nie wiem, co tak. Chyba może powiedzieć zmęczenie trochę, jest niewyspany. Może wczoraj się na zawody też jest i kwalek drogi jest. A no właśnie, bo Artem, rozmawiałeś z nim o wczorajszych zawodach, bo on w zasadzie mi się podobał strasznie jego wyścig. Jeden. On 2 wyścigi wygrał w cuglach, wyprzedzając rywali momentami jak slalomowe tyczki, a 3 pozostałe, tak? Czy 4 pozostałe wyścigi? Przegrywał z Kretesem, albo w ogóle zostając gdzieś na wyjściu z pierwszego wirażu, albo z kolei będąc wyprzedzanym. Więc tam była chyba sprzętowo z dostrojeniem jakaś loteria w tym Lansku. No tam bardzo taki, nie wiem, to taki podobny też tor, nie wiem, gdzie już powiedzieć, taki, żeby był taki podobny tor, wiesz, w Polsce to już jest. No bardzo prosto, bardzo jest proste, długie i zakręty taki twardy tor był, śliski. To nawet w Krośnie taki jest. No w Krośnie też jeżdżą. No taki podobny jest chyba, tylko tam nawierzchnia jest czarna. Inna nawierzchnia. No tutaj bardzo jest ciężkie kilarów myć, jak dostałem szprycę albo motor. Aha. Ile w Krośnie przybrałeś na jednym wirażu jazdy z tyłu? Ty ze 4 kilo? Nie, i na motorze ze 3, czyli ja, razem. Jak jeżdżę z lokomotywą, w tym momencie zrobił 15-18 punktów. Wszystkie biegi wygrał. Chris Holder w czerwonym, Janusz Kołodziej w żółtym, Wiktor Kułakow w niebieskim i Kacper Gomulski w białym. Gomulski napędza się od razu z czwartego pola po dłużej. No ale cóż, na razie para tutaj. Toruńska próbuje przejąć kontrolę nad losami tego spotkania. Kułakow jedzie troszeczkę, no właśnie, tak się rozgląda, nieuporządkowana ta jazda. Teraz bardzo duże problemy miał Holder z odszukaniem swojego rosyjskiego partnera na torze, ale Holder, powiem ci, nie ułatwia tutaj Wiktorowi jazdy. No, nie bardzo wygląda, żeby nie dostała szpilicy, żeby jechać na 5-1. Bardzo fajne, takie, że Holder jest. I już taki wolk, który wiedzie i no trochę fajny teraz. Ja na 5-1 oglądaję z boku siebie. Teraz jadą już parą, bo jeszcze tutaj wcześniej z wyjścia z drugiego wirażu wcale Chris Holder nie ułatwiał Wiktorowi Kułakowowi jazdy, a teraz tenże Kułakow wygrywa wyścig. To jest jego pierwszy oficjalny wyścig, zdaje się, wygrany na Moto Arenie. 3 punkty Wiktor Kułakow. 2 oczka Chris Holder, 3 na mecie był Kacper Gomulski. A Janusz Kołodziej 4 przyjechał. A Janusz Kołodziej przyjechał 4. A do tego wygrał. Bardzo na prosto był napędzony. Jakaś albo pomyłka, albo znajdziemy. Albo coś zmienili. Coś zmienili i to pewnie źle zmienili, ale znajdziemy tę przyczynę. Być może uda nam się na powtórkach ją jakoś zdiagnozować. Kułakow, Holder, Gomulski, Kołodziej. 5-1 w wyścigu numer 7, proszę Państwa, co daje nam rezultat spotkania 23-19. To trochę by, jakby więcej przejechał na tylnym polu, bo mogliby trzymać to by. Tak, ze startu Torunianie. Tutaj świetnie lepiej się zjechali Torunianie przed Jankiem. A Janusz, Kołodziej po prostu teraz po trasie nie taki szybki jest. No i proszę, tutaj były jeszcze te takie troszeczkę. Blisko jechali w czwórkę. Blisko, ale ja mówię tutaj o parze toruńskiej, że tutaj jeszcze były takie leciutkie rafy koralowe i tutaj już Chris Holder postanowił chyba sobie narzucić taki pomysł, dojeżdżamy, trzeba to wszystko uporządkować. Ja w końcu byłem mistrzem świata, muszę młodego troszeczkę tutaj podpromować i uspokoić. No, potrzeba trochę, wiesz, jak ja patrzę z mojej strony, Wiktor jedzie tak nie bardzo, co potrzeba, proszę. Jest narada, zobacz, gdzie oni tam się wszyscy chowają. Jeden do budki telefonicznej, drugi do toalety, trzeci gdzieś tam jeszcze w jakiejś zakamarki stadionu. Czyżby to była jakaś kolejna narada, żeby, i chodzi w tej naradzie, żeby nie odbyła się ona w obecności naszych kamer. Być może koledzy, którzy pracują w parku maszyn, może Krzysztof, a może Łukasz Bęc nam powie,
co oni widzieli i gdzie oni wszyscy tak się nagle rozpierzchli. Oddajemy głos do studia.